przede wszystkim krytykowaniu Unii Europejskiej. Krytykowaniu jako pewnego mechanizmu, pewnego projektu, który potrafił zboczyć z drogi. Tak? Unia też się zmienia. Nie wiem, czy Państwo wiecie, w stosunku do trzech założycieli wspólnot europejskich toczy się proces kwalifikacyjny. W tym mamy już sługę Bożego Roberta Schumana, co jest dość mało znane w tak katolickim kraju jak Polska akurat. Natomiast od tych ojców założycieli być może bardzo niekiedy odeszliśmy. Tutaj był jeden głos, że nie ma nikogo silnego. I to jest problem przywództwa w Europie, że brakuje nam przywódców na miarę czasu. No, ale proszę Państwa, mamy takich polityków, my zasługujemy. Politycy są to zapewne z emanacją społeczeństwa. Nie będzie inna, nie będzie lepsza, nie będzie światła, prawda? Czy to pani taka sama, jak mówiliśmy. I tutaj była jedna obietnica, której Unia nie spełniła. Myślano, że jeśli przeniesiemy pewne kompetencje na poziom wspólnotowy, to tam ta biurokracja będzie przejrzysta, sprawna, będzie pozbawiona tych wad, które mają nasze narodowe. Okazało się, że tak nie jest, że natura ludzka jest tak samo ułomna. I gdy pracuje w urzędzie narodowym, czy gdy pełni funkcję publiczną na poziomie europejskim. Ale to nie znaczy, że opowieść o Europie nie jest nam potrzebna. Tak? I czy nie powinniśmy bardzo mocno zastanawiać się, jakie treści do tej opowieści włożyć. I akurat, to jest moje zawodzie prywatne zdanie, nasilenie się debaty o Unii Europejskiej, w tym debaty przeciwko Unii Europejskiej, jest świadectwem dojrzałości procesu. Nagle okazało się, że integracja jest ważna. Dawniej była nieistotna. Społeczeństwa nieszczególnie się interesowały. Teraz się interesują. A że opierają się na emocjach, dziwnych stereotypach, przekonaniach, a nie faktach, to jakby zupełnie inna sprawa. Natomiast jest to fantastyczna sprawa, czy kwestia integracji, czy być za, czy być przeciw, czy głębiej, czy wyjść, stała się elementem debaty publicznej. I częścią takiej debaty było nasze spotkanie. Bardzo Państwu dziękuję za intensywne uczestnictwo. Dziękuję za przybycie w imieniu organizatorów.